zapraszam Was na spacerek o swoim mieście, aby Wam pokazać, zbliżając się do pełni w znaku Strzelca, będziemy mówić przede wszystkim o nowych ideach, o innej perspektywie, o dalekich celach. Będziemy mówić o równości, różnorodności, o spełnianiu marzeń i ekspansji. Różanym, gdzie są tylko same róże. Pokażę Wam. Tu miałam zrobione zdjęcie ostatnio. Idziemy dalej. Każda róża ma imię i można sobie tą różę podarować czy zasadzić dla kogoś. Tu Wam jeszcze pokażę czerwone i wszystkie rodzaje, bardzo pachnące. Od nowiu do pełni. Nów Księżyca odbył się 3 czerwca w znaku bliźniąt, gdzie mieliśmy przezbieranie informacji, przezbieranie wiadomości, przez komunikację, mówienie, pisanie, czy też w inny sposób komunikowanie. Mieliśmy się przedstawić światu. Od tego nowiu do pełni w znaku optymistycznego Strzelca, gdzie znajduje się w tym roku także Jowisz i Księżyc przed pełnią będzie wcześniej przechodził tą planetę. Chodzi przede wszystkim o stworzenie dla siebie nowej perspektywy. 9 dom, czyli który należy do znaku Strzelca, reprezentuje nasze wiary, nasze cele wyższe, nasze ideały, sprawiedliwość, pokój, miłość, równość i tolerancję. Ta pełnia ma ekstremalne konstelacje, ponieważ nie tylko Księżyc jest w opozycji do Słońca, ale jednocześnie Mars łączy się z Merkurem w znaku Raka, ustawiając wcześniej jeszcze w opozycji do Saturna z węzłem karmicznym. Merkury ustawia się w opozycji do Saturna i węzła karmicznego i jednocześnie dzień wcześniej odbywa się drugi bardzo trudny kwadrat odczarowań Jowisza w kwadracie do Neptuna. Jesteśmy w pół roku, czyli pół roku już minęło. Każdy z Was podczas tej trudnej pełni, ponieważ już zaczyna się, trudne konstelacje zaczynają się właściwie od 14 czerwca do 20. Jesteśmy pod bardzo napiętymi konstelacjami, będzie się bardzo dużo działo. Każdy z Was, minęło 6 miesięcy od stycznia, ma szansę teraz zastanowić się, jakie cele miał na początku roku, co się spełniło do tej pory, co chciałby poprawić, co chciałby zmienić, jakie cele należy zostawić, co należy na nowo sformułować, co należy przekształcić, ponieważ Saturn, Pluton, a także Jowisz znajdują się w biegu wstecznym. I tutaj należy przede wszystkim przekonstruować swoje plany. Na uwagę podczas pełni w znaku bliźniąt zasługuje przede wszystkim Mars, planeta energii, która znajduje się w znaku Raka, który tworzy bardzo trudny aspekt w opozycji do Plutona, następnie razem z Merkurem po pełni i wcześniej w opozycji do Saturna.
Mars należy do znaku barana i znaku skorpiona, ale w astrologii klasycznej należy przede wszystkim do pierwszego domu, reprezentuje naszą energię, reprezentuje nasze pragnienia, nasze życzenia, nasze marzenia. Mars w raku nie jest taki silny, jednak pokazuje przede wszystkim, ponieważ rak jest znakiem kardynalnym, jest pierwszym znakiem wody, reprezentując czwarty dom, reprezentuje przede wszystkim nasze pierwsze uczucia, nasze pierwsze emocje jako dziecko. Te emocje, które jeszcze nie były wykształcone, te emocje, które były prawdziwe, które były prosto z serca, które jako dziecko, jeżeli coś chcieliśmy czy pragnęliśmy, manifestowaliśmy to automatycznie i instynktownie, nie zastanawiając się nad siłą oraz nad intensywnością swoich emocji. W horoskopie świata ten Mars będzie kolektywnie przedstawiał siłę emocji wszystkich ludzi. Myślę, że podczas tego dnia z tak trudnymi konstelacjami będzie dochodziło na pewno do różnorodnych konfliktów między ludźmi, między emocjami ludzi, a między władzą, między rządami, między osobami, które reprezentują autorytet. Dla każdego z Was jest bardzo ważne przypomnieć sobie, jakie wtedy emocje, jakie pragnienia, jakie życzenia mieliście jako dzieci, ponieważ teraz podczas tej pełni każdy z Was z księżycem, który znajduje się w znaku strzelca, tak bardzo optymistycznym, księżyc w strzelcu leci do przodu. On chce nowego, on chce poznać coś zupełnie innego, chce nowych planów, chce nowych wizji, chce poszerzenia swoich horyzontów, chce nauki, chce ekspansji, chce szczęścia i optymizmu. Jeżeli Mars, czyli nasza energia, nasze pragnienia, nasze życzenia, pierwsze instynktowne pragnienia, które mieliśmy jako dziecko, będzie skonfrontowane przede wszystkim najpierw z Saturnem, to jest ściana, to jest jak gdybyśmy stali, że tak powiem, przed jakąś wielką skałą i nie mogli się przez nią przebić. Konstelacja połączenia Merkurego z Marsem w znaku raka, przedstawiająca nasze życzenia, nasze marzenia, ustawiająca się w opozycji do Saturna i następnie w opozycji do Plutona. Pluton będzie transformował nasze emocje, nasze uczucia. To, co pragniemy, to, co chcemy, jest tak, że w ciągu naszego życia czasami zapominamy, czasami dopasowujemy się do kogoś, czasami dopasowujemy się do naszych partnerów, do naszych dzieci, do naszych bossów, do naszych przełożonych, do naszych polityków, do danego kraju, lub też zostaje nam to wpojone, co właściwie nie zgadza się z naszym sercem. Mars łączący się w raku z węzłem karmicznym i z Merkurym, tak jak gdyby przypomnij to instynktownie, co pragnęliśmy, czego chcieliśmy, co jest naprawdę naszym wielkim życzeniem serca, i trafiając na Saturna, który tak jak gdyby absolutnie odrzuca od razu te uczucia i emocje, i następnie na Plutona, będą te emocje przetransformowane, będą te emocje radykalnie zmienione. Wyjściem z trudnej sytuacji, ponieważ Merkury w połączeniu do Marsa, w opozycji do Saturna i do Plutona, to są konflikty, to są kłótnie, to jest przemoc, z Mars i Merkury nie tylko słowna, ale tutaj wycofałabym się z trudnych sytuacji, czy też w sytuacjach, gdzie będziecie skonfrontowani z osobami, które działają przede wszystkim przemocą. Nawet jeżeli podczas tego dnia uważacie, że
jest to niesprawiedliwie, czy jesteście niesprawiedliwie potraktowani, wycofałabym się nawet, ponieważ konstelacja jest bardzo, bardzo niebezpieczna i wszystko dzieje się już od 14. Mars ustawia się w opozycji do Saturna, 16. Merkury w opozycji do Saturna i następnie 16. Jowisz ustawia się w kwadracie do Neptuna tuż przed pełnią w znaku Strzelca. Sama ta konstelacja, o której mówiłam już w horoskopie na miesiąc czerwiec, jest rozczarowaniem, jest odczarowaniem. Możliwe, że każdy z Was coś sobie wyobrażał, coś sobie myślił, wierzył w coś, może wierzył w kogoś, może wierzył w swojego partnera, może wierzył w swoje dziecko, może wierzył w swojego przełożonego, może tutaj niestety to marzenie się rozbić i nic nie będzie do zbierania, jednak chodzi przede wszystkim, aby zadbać o siebie, aby zadbać o swoje emocje i swoje uczucia. Mars łączący się z węzłem karmicznym północnym w znaku raka nakazuje tak jak gdyby przypomnieć swoje życzenia, swoje marzenia, ale nie mamy tutaj działać jak dziecko instynktownie, tylko dojrzale obejmować przede wszystkim opiekę nad sobą i zaakceptować przede wszystkim najpierw siebie samego. Ten Merkury stoi i Mars w pozytywnym aspekcie, w trygonie do Neptuna, przepięknym aspekcie i dodatkowo Saturn stoi w sekstylu do Neptuna i Neptun w sekstylu do Plutona i węzła karmicznego. Z tymi aspektami, ponieważ Neptun znajduje się w siódmym domu, czyli partnerzy, partnerstwo, otoczenie, relacje, wszystkie kontakty i związki, w których jesteście bliskie i dalsze, prywatne i profesjonalne, mają opierać się przede wszystkim na zaufaniu. Ci ludzie, z którymi jesteście na co dzień, mają to być ludzie, którymi ufacie do końca, którzy akceptują Was takimi, jacy jesteście, jednak z Merkurem i Marsem w raku możemy czuć się, że musimy innym pomagać, że musimy coś dla innych robić, że musimy podlegać, że musimy też spełniać może, czy też wykonywać coś, aby dana osoba była szczęśliwa. Tak nie jest. Ten Neptun w pozytywnych aspektach nakazuje, abyśmy najpierw pomogli sobie, abyśmy najpierw zajęli się sobą, abyśmy zaakceptowali siebie takim, jacy jesteśmy. Z węzłem karmicznym mamy objąć opiekę nad samym sobą, pokochać siebie, posłuchać to, co mówi Twoje serce i przede wszystkim skoncentrować się na swoich życzeniach i na swoich marzeniach i nie oczekiwać, aby inni spełniali te życzenia, ponieważ czasami możesz trafić na osobę, która nie może Ci dać tego, co oczekujesz, bo po prostu tego nie ma. Tego nie ma. Podczas tego dnia ten Neptun w pozytywnym aspekcie do Saturna i do Plutona, nasze życzenia i nasze marzenia spełnią się tylko wtedy, jeżeli zostawimy to wszystko, co jest na zewnątrz, jeżeli skoncentrujemy energię na siebie, wyznaczając górnolotne cele, należy uwzględnić połączenie tego Saturna i Plutona. Jesteśmy w procesie totalnych zmian w świecie, w polityce, w gospodarce, wartości, przede wszystkim wartości, ponieważ Uran podczas tego dnia w byku znajduje się w dziewiątym domu, domu znaku Strzelca, nie robiąc żadnego aspektu poza sekstylem do znaku Lilith, jest to przede wszystkim podczas tworzenia nowych celów, nowych wizji. Może stwierdzicie dookoła tego dnia już przed pełnią, że nie wszystkie Wasze życzenia się spełnią, nie wszystkie Wasze marzenia się spełnią. Może trzeba te życzenia, te marzenia przekształcić, dopasować do siebie, a także wybrać do danego celu, do danego planu odpowiednich ludzi.
Księżyc i sama pełnia odbywa się w czwartym domu. W czwartym domu razem z Jowiszem mamy nie tylko patrzeć na to, co jest dookoła. Nasze horyzonty to nie są czubki nosa, to nie są ściany, to nie jest następna ulica, to nie jest nasz kraj, ale poza naszymi horyzontami mamy otworzyć się na nowe, mamy popatrzeć jeszcze dalej, mamy otworzyć swoje horyzonty, mamy otworzyć się na nowe wiary, na innych ludzi, na inne możliwości, na inne szanse, na inną wiedzę, ale także inne możliwości do realizowania naszych planów, ponieważ razem z połączeniem Saturna z węzłem karmicznym i z Plutonem, idąc razem aż do stycznia 2020, będą z Uranem także w Byku, będzie się wszystko zmieniało. Nasze wartości życia będą się zmieniały. To, co dawało nam wcześniej bezpieczeństwo, niestety będziemy ten grunt gubić. Dlatego, aby spełnić swoje życzenia i spełnić swoje marzenia, mamy razem z Jowiszem, który stoi w kwadracie do Neptuna i może z jednej strony chce tak jak gdyby zaznaczyć, że niektóre marzenia, które nie pasują kompletnie do aktualnych warunków, ponieważ świat się przekształca, przekształcają się sytuacje w każdym państwie i ta szybkość oraz intensywność, szczególnie od 14 do 20, przybierze tutaj ogromnego tempa. Po pełni 18 Merkury właśnie łączy się z Marsem. Tutaj należy uważać w komunikacji. Należy uważać podczas rozmów, także w komunikacji wszelkiego rodzaju. Merkury ustawiający się w opozycji do Plutona i także Mars ustawiający się w opozycji do Plutona jest jak gdyby konfrontacją z przeznaczeniem. I ten Pluton nie tylko będzie nas transformował, ale może czasami nas przerażać. Dlatego opuszczałabym przede wszystkim te sytuacje, te marzenia, te życzenia, te uwarunkowania, które nie pasują przede wszystkim, nie pasują do Ciebie, nie pasują do Twoich pragnień i do Twoich życzeń. Jeżeli coś nie jest prawdziwe, jeżeli coś nie jest autentyczne, polecałabym przede wszystkim z tymi aspektami rezygnować i nie wchodzić w niebezpieczne uwarunkowania, ponieważ jest sama konstelacja Mars w opozycji do Plutona i łączący się Mars z Merkurem jest aspektem zniszczenia. To jest przemoc, to jest przemoc wyższa, czyli warto by było podczas tego dnia mierzyć siły na zamiary, a jeżeli chodzi o życzenia, marzenia, wyobrażenia i także wiary w te osoby, w ludzi, w relacje, w otoczenie, które masz, trzeba będzie na pewno przekształcić i dopasować do danych sytuacji. Ascendent pełni wpada w znak panny, tak jak poprzednio. Znak panny ma porządkować, mamy patrzeć na real taki, jaki jest, mamy otoczyć siebie z węzłem karmicznym, przede wszystkim opieką. Neptun będzie się bowiem zatrzymywał 21, wyruszał w bieg wsteczny, a to już jest, że będą ukazane nieprawdy, że będą ukazane skandale, że będą ukazane kłamstwa. Jednocześnie Słońce przechodzi następnie do znaku Raka i każdy z nas będzie szukał przede wszystkim, będzie miał potrzebę bezpieczeństwa, czułości, miłości. Ten Księżyc w pełni z Jowiszem, znajdujący się w czwartym domu, czyli w naszym domu, gdzie mamy, tak jak gdybym przesunęła te ściany, mamy otworzyć swoją perspektywę, mamy się nie zamykać w swoich wyobrażeniach, w swoich wiarach, w tych starych wiarach, w tych starych pojęciach, w tych starych wyobrażeniach i trzymać na tych celach, które wcześniej wymyśliliśmy,
ale stworzyć takie cele życiowe i szukać takich wiar i takich wyobrażeń, które będą dawały nam przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Najpierw ty, najpierw masz zadbać o siebie, najpierw masz pomyśleć o sobie. Co jeszcze? To totalne wyładowanie, tak nazwałam to wideo, następuje właściwie już od 14 przed pełnią, pełnia jest 17 i następnie aż do 20 będzie coś się działo, każdy ma objąć siebie w opiekę. I teraz tak, co dla kogo? Ze względu na trudną konstelację Merkurego, Marsa, Saturna i Plutona, przede wszystkim znaki kardynalne drugiej dekady, czyli Baran, Waga, Rak i Koziorożec, oczekują przeznaczeniowych wydarzeń, ale te znaki Zodiaku będą się uwalniały z uzależnień wszelkiego rodzaju. Z konstelacją Mars, opozycja Pluton, Saturn, Mars i Merkury, opozycja Pluton i Saturn, nie ma tu żadnych połowiczności, nie będzie żadnych decyzji albo. Tutaj będziecie podejmować jasne decyzje i uwalniać się przede wszystkim od starego. Stare akta będą zamknięte i wyrzucone. Te decyzje, które podejmiecie, są nieodwracalne. W partnerstwach role będą zdefiniowane i dopasowane. Te relacje, te partnerstwa, ci ludzie, którzy nie pasują do Was, te relacje, te związki będą zakończane. Proponowałabym tym znakom Zodiaku zachowywać się spokojnie, nie szukać winy w innych, koncentrować się przede wszystkim na siebie, nie pozwalać innym na przemoc słowa, na lekceważenie, na poniżanie i akceptować sytuacje takie, jakie są, nie pozwalać na użycie siły i samemu tak się oczywiście też nie zachowywać. Czarne albo białe, połowiczności tutaj nie ma i dlatego koncentrowałabym się przede wszystkim na realu i na swoich pragnieniach i swoich życzeniach, które mają być zrealizowane. Ryby, panny, strzelce i bliźniaki z konstelacją Jowisz w kwadracie do Neptuna, dokładną podczas tego dnia. Pełnia jest w znaku strzelca, w opozycji do znaku bliźniaka. Ryby i panny mają tą pełnię w kwadracie, czyli z Neptunem w połączeniu do Saturna, ale z kwadratem do Jowisza, zachęca przede wszystkim do fantazji, do kreatywnych pomysłów, do inspiracji, ale wszystko ma mieć ręce i nogi i oparte ma być na rzeczywistości. Świetnych idei będziecie mieli tutaj bardzo dużo, można sobie pofantazjować, jednak jeżeli chodzi o relacje profesjonalne, o relacje prywatne, opierałabym się na realu i nie słuchała jakichś tam obietnic bez pokrycia. Proszę nie wierzyć w cuda, ponieważ tutaj mogą nie tylko być jakieś tam kłamstwa, oszustwa, ale też przede wszystkim możecie być wprowadzeni w jakąś bardzo trudną, powikłaną sytuację. Wodniki, lwy, skorpiony i byki, czyli znaki stałe, mają dobrą szansę do realnej finalizacji swoich projektów opartych na faktach i wykonanych z odpowiedzialnością. Kto powiedział A, musi powiedzieć B, czyli jeżeli coś wcześniej obiecaliście, musicie to dokończyć. Warto otwierać się przede wszystkim na nowe, inicjować samemu, próbować czegoś nowego, nie trzymać się na starym i przede wszystkim koncentrować się na nowoczesności i progresywności. Lwy, wodniki mają bardzo pozytywne wpływy pełni, byki i skorpiony mają pozytywne wpływy przede wszystkim Plutona, Saturna i węzła karmicznego oraz Merkurego i Marsa w pozytywnym aspekcie ze znaku raka.
Każdy z Was ma wybór, każdy z Was ma prawo sam decydować. Nikt nie jest zależny od nikogo. Nie słuchajcie tego, co jest z zewnątrz, co się dzieje, ale warto zająć się przede wszystkim sobą i wszystkie marzenia, i wszystkie życzenia, i wszystkie górnolotne cele, które będą tutaj stworzone, czy też może sfinalizowane, bo to jest pełnia. Pełnia jest zakończeniem, zakończenie jest nowym początkiem. Warto dopasować przede wszystkim do swoich życzeń serca, do swoich marzeń i swoich pragnień. Ważne jest, co Ty chcesz, masz dopasować te pragnienia i te życzenia do aktualnej rzeczywistości. Ja dzisiaj bardzo dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Zapraszam do porad. Numery kontaktowe są pod wideo lub na mojej stronie www.astroveritas.com. Zapraszam na warsztaty w Warszawie w sierpniu. Link będzie także pod wideo. Życzę wszystkim spokojnego tygodnia, spokojnego czasu do 20 czerwca. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was serdecznie.